Ksiądz Ignacy Skorupka nie jest święty, nie jest błogosławiony, nie jest sługą Bożym, przynajmniej oficjalnie nie jest ogłoszony jako osoba, która mogłaby pośredniczyć Bożym łaską dla nas. Lecz, aby to się ziściło, aby ksiądz Ignacy mógł być sługą Bożym, aby mógł być ogłoszony błogosławionym i świętym, trzeba ruchu oddolnego który by księdza Ignacego wyłowił z mroku zapomnienia by odświeżyć jego nauczanie jego życie by ono mogło być znowu pociągające dla wielu dlatego podejmujemy inicjatywę w parafii przemienienia pańskiego w Łodzi Kierując się tym, że ksiądz Ignacy 100 lat temu był wikariuszem w naszej parafii, i chcemy zrobić pierwsze takie poruszenie, które, jak Bóg da, przyniesie za sobą konsekwencje kolejnych inicjatyw yy, związanych z księdzem Ignacym z Korupką. Otóż, jako wspólnota parafialna, yy, chcemy 9 czerwca w piątek yy, 2017 roku, odprawić mszę świętą w intencji o wyniesienie na ołtarze księdza Ignacego Skorupki. Chcemy zgromadzić się jako kościół i prosić dobrego Boga o błogosławieństwo na ten ruch. O błogosławieństwo zmierzające ku temu, aby ksiądz Ignacy był przez kościół nam dany jako orędownik. To, że ksiądz Skorupka pracował w parafii Przemienia Pańskiego Sto lat temu nas zobowiązuje do tego, aby się modlić w tej intencji. Dlatego serdecznie zapraszam 9 czerwca na godzinę 18. Jest to piątek do parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi, aby wspólnie się spotkać i pomodlić się o to, by ksiądz Ignacy został nam dany przez Kościół jako święty, jako wzór, aby. Wiele osób mogło o nim usłyszeć. Aby wielu kapłanów, wielu młodych mężczyzn, wielu polskich patriotów mogło w nim odnaleźć autorytet i wzór do naśladowania. Na tę uroczystą mszę świętą przyjedzie biskup Józef Zawitkowski z Łowicza, aby umocnić nas Słowem Bożym, aby też rozpalić nas swoją modlitwą. W gorliwym krzewieniu cnót księdza Ignacego. Serdecznie zapraszam na to wielkie wydarzenie. Piątek, 9 czerwca 2017 roku o godzinie 18:00. Wydarzenie wiary, wydarzenie miłości i wydarzenie patriotyczne. Przyjdźmy, pomódmy się razem. Spotkajmy się tutaj w Łodzi, w parafii Przemienia Pańskiego, a ksiądz Ignacy, patrząc na nas z nieba, będzie nam wszystkim błogosławił. Do zobaczenia.